Hej, z racji niespodziewanej wizyty, która mnie dzisiaj czeka, bo przyjeżdża moja teściowa, postanowiłam stanąć na wysokości zadania i przygotować jakieś ciasto. No oprócz tego, że od rana oczywiście w garach jest sprzątanie, nie? To na koniec jeszcze ciasto, tak żeby było miło. Zatem wybrałam sobie z Cookidu szybki przepis na ciasto ucierane z owocami. No to pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, jak sobie z tym radzić. Także jak już rzucicie ciasto w gotuj dzisiaj, to możecie sprawdzić jeszcze dodatkowo, jakie rzeczy po kolei musicie wykonać. No i wtedy będziecie mogli sobie przygotować te rzeczy szybciej. Ja oczywiście to zrobiłam szybciej, zanim zaczęłam nagrywać, żeby gdzieś to szybko, sprawnie poszło, tak? No dobra, to tak, rozpocznij gotowanie. Pierwsze, co Thermomix nam podpowiada, to jest rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Jest fajnie, że od razu mówi, w którym momencie, bo nie ukrywam, zdarzyło mi się, że zaczęłam robić ciasto i zapomniałam wstawić piekarnik, a potem może przecież ono nie wyrośnie, wyjdzie mi na pewno jakiś zakalec. Zatem jak wstawiliśmy już piekarnik, możemy iść dalej. Dalej, natłuścić i obsypać tą foremkę. Podany jest rozmiar bułką tartą i natłuścić masłem. Ok. Ja mam do tego papier, żeby łatwiej było go położyć na blaszce, to ja po prostu go gniotę, a potem go układam. Tymek, pomożesz mi? Nie, chcesz mi pomóc? No to dawaj krzesło przynieś. Będziemy mieli pomocnika. Mamy dwóch pomocników. Amelka do nas dołączyła. Teraz mamy... Czekaj, Amela. Teraz mamy dać 200 g masła pokrojonego w kawałki, więc moje dzieci się zajmą krojeniem masła w kawałki. Dostaniecie noże. Proszę. Tak. Nieduże. Amelka, na trzy części wystarczy pokroić. Tak? I trzeba wrzucić do Thermomixa. No tak. Przy takich rzeczach bardzo chętnie pomagam, ale kiedy już Cię prosi o sprzątanie w pokoju, to chyba każdy rodzic doświadczony wie. Jak to się kończy, nie? My, tak. Tak, no. Dobrze, kroicie? Bardzo ładnie, Amela. Teraz wrzuć. Taki ten, to są małe kawałki, możesz większe. Tak? O! Tak? Dobra, jeszcze tak. O! I tak. Mama? Tak. I teraz wrzucamy do Thermomix. Masło. Dobra, dziękuję za pomoc. Teraz do zlewu. Tymoniusz, to wrzucaj. No trzeba wrzucić. Sięgniesz? Czekaj, dam ci. Pokaż. Chcę patrzeć, jak miksuje się przez dziurkę. No dobra, nie wiem, czy będziemy patrzeć, jak się miksuje. Nie, z tego. Dalej. Nakładamy pokrywę. Dalej. I teraz będzie nam topił to masło i będziemy musieli je chyba odstawić, jak dobrze pamiętam, bo czasami czytam przepisy, jak po kolei to wygląda, żeby móc sobie ewentualnie zaplanować coś, a czasami po prostu robię totalnie na żywioł. Więc teraz czekamy ile? 4 minuty na... Odłożysz mi. Dobrze. Odłożę Ci. Teraz czekamy 4 minuty, aż masło nam się rozpuści. W tym czasie mamy wolne ręce. Teraz, kiedy masło nam się rozpuściło, dalej. Przekładamy masło do innego naczynia. Mis, pokaż. Tak. Dalej. 200 gram cukru. 200 gram cukru dla mnie to osobiście przesada, ja dam 150. To jest mąka, ty mam. Amela, pomożesz? Hej! No, ale ja Ci będę pomagać sypać, no. Ty też, tak? Wszyscy pomagają. Dobra, sypiemy 150. Tymon, patrz, żeby tu było 150. No. O, jest! Jest! Dobra. Mamy 150. Za dużo. Dalej. Cukru. Cukier waniliowy. No to czekaj, wezmę. Podam Ci, tak. Okej, okay, mamy. A, dalej. Jamy. Mama, patrz. Trzy jajka. Jamy. Trzy jajka. Amela, chodź, zrobimy razem. Trzymaj ze mną. Nie, ja
Tak, tak. Też? Też ci dam, no. Pomożesz? Tak. Uj! Dobra, jedno jajko. Jajo. Chodź ty mam. No, dawaj, porozbijemy. A ja potrzymam ci. No. Drugie jajo. Ze mną. Dawaj. To. Uj! I szybko poszło. I szybko poszło. Bam! Chyba nam się skorupka trochę tutaj ten wpadła. Już nie ma. Dobra. No to dalej. Co tam dalej mamy? Teraz będzie nam ucierał. Daj pokrywę, połóż. Mama. Tak. A ty, Mon, wciśnij dalej. Tak. I przekręć kółko. No. Jeszcze tutaj. Tu. Jeszcze. O. No i teraz nam uciera. Dziecinnie prosta jest obsługa Thermomixu. Półtora minuty będzie nam ucierał, powiedzieć. Kochamy cię, Thermomixu. Jeszcze chwila, tylko 30 sekund. To jest masło, Tymon. Tak wygląda rozpuszczone masło. Co tam szukasz? Tak, ja wiem, żebyś chciał. Ja wiem, żebyś chciał. Jeszcze chwilę i będzie będą utarte jajka. Zobaczymy, co będzie trzeba zrobić dalej. Myślę, że już piekarnik nam się nagrzał. Nagrzał się. Dobra, już. Poinformował nas dalej. 200 gram mąki pszennej. Ok. Nie używam mąki pszennej. Używam mąkę orkiszową. Zamawiam sobie z Allegro, bo jest naprawdę w bardzo dobrej cenie, nie to co w naszych sklepach. Ok. Dobra, tarujemy wagę. Amela, pomożesz mi? Tak. Dobra, 200 gram mąki. Trochę się sypło, 250. Czekajcie, trzeba to wybrać. Ok, więc nie dotykaj, Amela, nie dotykaj, bo jak dotyka się Thermomixu, to waga nie działa tak dobrze, jak powinna. Dobra, trochę zabierzemy mąkę. Tymek, co tam się bawisz? Jeszcze chwila. Tak. Ok. Mamy 200. Dalej. Tymon, teraz ty mi pomóż. Wsyp łyżką tą mąkę, tak? Teraz dajemy skrobię ziemniaczaną, bo tak jest w przepisie. Poczekaj. Aha, wsypałeś. No dobra, no to syp. Tak. No. Czekaj, weźmiemy taką solidną łyżkę, damy. No, dobra, jeszcze jedna taka łyżeczka. Do masła na blat. Trudno. Do masła na blat, a gdzie tej mąki już nie ma? Okej, okay, Tymon, patrz, idealnie 50. No 49 teraz. O, 50, skacze, jeszcze się nie może zdecydować. Dobra, mamy. Mamy to. Dalej. Proszek do pieczenia. Ja jestem. Dobra. Tak, wszyscy mi pomagają, mi trzymają, żebym dobrze nasypała. Okej. Okay. Sypię na oko, zawsze. Dobra, już. I dalej. 80 gram mleka. Amela? Używamy mleka roślinnego. Tak. Też chcesz Tymon trochę wlać? To dawaj. No. Idę. Okej, mamy to. O, bąbelka. Dalej. Amela, założysz pokrywę? Tak. Dobra, to trzeba tak przesunąć. Dalej, ciśnij. Okej, i przekręć. Przez półtora minuty będzie nam wyrabiał ciasto. Po upływie jednej minuty mamy zacząć wlewać pomału, co? Masło. Przez ten otwór. Można zobaczyć, jak się uciera nam to ciasto i jak wygląda.
Lubię tam czasem zaglądać. Co, jakie owoce damy, Amelka? Do ciasta? Jabłko. A myślałam o mrożony. Jabłko i banan. A maliny? Maliny i mrożona truskawka. No, myślę, że na tych owocach się skupimy. No, no to on nam w tej chwili uciera to ciasto. Zaraz będziemy wlewać jeszcze masło. To już minuta minęła? A, mama! Tak! Mama, pa! Wlewamy. No, po trochu, tak? Ty, Majk, chcesz trochę wlać masła? Co? Mama, pa! Mama, pa! Mieszasz sobie? Tak. Dobrze. I to by było chyba na tyle. Gotowe ciasto wylewamy na blachę. To mi pomoże, takie ciężkie to jest. O, Tymon, dzięki. Bubanaka. Du. No, trzymaj, Tymon. Kopystkę jeszcze musimy znaleźć. Trzymaj, trzymasz? Tak. To trzymaj. Nie chcesz trzymać? Nie! Dobra. Kocham cię. Dobra. Nie idę. Kopystkę pewnie mam w zmywarce, więc poradzimy sobie zwykłą szpatułą silikonową. Ja mam ten. Taki. Zamrażam sobie palec. Od nogi. Zamroziłaś sobie? Nie, jeszcze zamrażam. A, jeszcze zamrażasz. Dobra. Dobra, rozprowadzamy ciasto po blaszce. I słuchajcie, układacie maliny na tym, na cieście. Mama. Chyba najfajniejszy moment. Mama. No, Tymon, kładź maliny. To fajne. Na ciasto. Mama! Tu boli i plasterek chcesz, tak? Nie, tak. A, mrozisz palca sobie maliną. A ja sobie ocieplam, żeby zjeść. Dobrze. Układacie? Bo już często trzeba wykładać na ten. Ale dużo malin będzie, co? Tyk. W różnych miejscach, Amelko. O właśnie, bo te puste przestrzenie trzeba wypełnić. Okej. To jest masło. Wiesz? Okej, tutaj wsadzimy. Co? Ładnie wygląda, nie? Apetycznie. Dobra. To co? Wstawiamy. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My wsadzimy je do suchego patyczka. Pa! Pa! Pa!